Świadoma obecność w inspirujących miejscach pozwala na odkrycia nie tylko w wymiarze turystyczno-krajoznawczym. Łącząc się z duchem miejsca, będąc uważnym, można zostać obdarowanym prezentami w postaci cennych informacji o sobie samym. Można dokonać odkryć na mapie własnego wnętrza. Dużo informacji na drodze do samopoznania dostaję w kontakcie z naturą, z oceanem, z górami. Dużo informacji o sobie dostaję, będąc w ulubionej Lizbonie. Lubię się w niej zgubić, improwizować. Lubię się wspinać na wzgórza, na których się ulokowała. Lubię się jej przyglądać z różnych perspektyw. Lubię smakować Lizbonę poza utartym szlakiem, wchodzić w interakcje. Pobudza moją wyobraźnię nabrzeże Tagu, skąd kiedyś wypływali wielcy odkrywcy, a także punkt na mapie, gdzie rzeka łączy się z oceanem. Zwiedzam Lizbonę, nie przestając być obserwatorem samego siebie. Konfrontuję się ze sobą, z emocjami, z odczuciami. W Lizbonie czuję się jak w domu, dosłownie i w przenośni. Dostrajam się do wibracji miasta. Zapraszam Państwa do wspólnego odkrywania uroków portugalskiej stolicy i odkrywania uroków prawdziwej natury każdego z nas. Zapraszam na jedyny w swoim rodzaju spacer po Lizbonie, połączony ze spacerem w głąb siebie. Tu i tam znajdują się oświetlone słońcem unikalne perły. Tu i tam, tak samo jak druga strona tej samej monety, znajdują się zacienione, zaniedbane, a może nawet zapomniane zakamarki. One wszystkie, bez wyjątku, składają się na to samo cudowne miasto, tak jak one wszystkie składają się na naszą cudowną ludzką istotę. Nasze niepowtarzalne jestem. Zapraszam do doświadczenia Lizbony z jednoczesnym doświadczaniem siebie. Do zobaczenia.